drodzy Państwo, i kolejny właściwie temat, ale taka ocena społeczno-polityczna wydarzeń, które dzieją się na świecie. Możemy powiedzieć, że już jesteśmy w nieco takim stanie bardziej spokojnym. Po wyborach w Stanach Zjednoczonych pytamy się, jak wybór prezydenta Trumpa wpłynie na sprawę polską. Na ten temat też mówi i pisze pan redaktor Leszek Pietrzak, którego witamy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. I czy na początek, panie doktorze, tak żeby wprowadzić naszych słuchaczy w ton tych tu też pana rozważań czy wniosków, ktoś powiedział z komentatorów, że no rzeczywiście gdyby to, co postawa Donalda Trumpa w czasie kampanii była postawą prezydencką, to mielibyśmy się czego obawiać. Okazuje się, że tak nie będzie, że wiele tych zapowiedzi zostało już zmienionych, wycofanych, że raczej tutaj idzie wszystko ku pewnej stanowczości i rozwadze, tak mówię, może powiedzieć ogólnie. Ale pan się temu przyjrzał bliżej, więc bardzo prosimy w kilku słowach, jak to się mówi, ocenić no i te wybory, ale także i wpływ na sytuację na świecie i w Polsce również. Jakie to, oczywiście będziemy się przyglądać, bo to przed nami, prawda? To nie jest tak, że da się coś powiedzieć na najbliższe 4 lata. Natomiast już pierwsze jaskółki, pierwsze jakieś odgłosy, symptomy są widoczne. No więc właśnie, no to pytanie, które nurtuje nas praktycznie od chwili ogłoszenia wyników amerykańskich wyborów, tak? Jakie będzie miało to konsekwencje dla świata, dla Polski? Ale ja bym chciał tak jeszcze raz wrócić do tego, że no, cały czas te obawy już w czasie kampanii wyborczej, co będzie, jak Trump wygra, że jest to niebezpieczne, bo jest to człowiek nieprzewidywalny, nie pochodzi z amerykańskiego establishmentu politycznego i tak dalej. No to jest raczej wynik wcześniej propagandy, a teraz raczej frustracji politycznej. No i tutejszej propagandy też, bo Hillary Clinton. Polacy też lubią tak. Nie będzie tak, jak może to ze wsi. Epatuje, że Militka też niejako, na wsi tak mieszka powiem, i że, a to, że ze wsi jest. No będzie rządził Trump. Nie przyła na wieś, bo nie miała forsy. Warszawa jest droga. Kto by tutaj na Saskiej mógł mieszkać? Tylko my możemy mieszkać na Saskiej. Trumpa. Pojawiają się gościmy Litkę. Polityków, przypomnijmy. Dałam jej łóżko, dałam jej szafę, dałam co tam jej dałam. Wszystko. Który tak naprawdę już wysokie stanowiska w amerykańskiej administracji. I co źle Ewka mówi? Bardzo dobrze. Ewka z Gdańska i to jest ewangeliczka. Mówi jak mówi. A ta się będzie wściekała i tak samo jak wcześniej Mareczka bała się, to będzie się bała i tej Ewki. Niech się boi, co mnie to obchodzi. Ja mówię, Ewka gadaj. Ekipa Trumpa, to będzie ekipa... Także te Melchiory tutaj słabo wypadają w Warszawie, bo tu w Warszawie słaba jest gościna w tym teatrze powszechnym, jak to się wszystko na te stoły rzuciło, proszę Państwa, no to szok. Teraz sprawować władzę, czyli krótko mówiąc... Na te stoły, jak się rzucili. Melchiory 2.16. Melchiory 2.16. Zapraszamy.